Wrak. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? To bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Zaraz, co ja mam tu zrobić? Podrzuć mnie na wyspę. Czekam na własny telefon z Rzeszowa. Podrzuć mnie na wyspę. Czekam na własny telefon z Rzeszowa. Cała. Szkoda, że z żagla nic nie zostało. Gdyby udało ci się zdobyć coś, co zastąpiłoby żagiel, co by pociągnęło deskę, wniosło ponad rynku. Co tu trzeba zrobić? A! Miałem tego kraba tam doprowadzić? To co jest? Nie, no wracaj. Ja pierdolę. O kurwa, nie, nie. Dobry pomysł. Spróbujemy coś zbudować z resztek żagla. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Dobra, ta ralinka. Która linka? Nie, co teraz? Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Chyba rozumiem, co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda? Mam wrażenie, że w tym przypadku kotwica to raczej słaby pomysł. Aha, by to są gwoździe. No, konstrukcja latawca jest gotowa. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś linkach. Dobra, pewnie, nie ma problemu, już linki. Dobrze. I co dalej? Co dalej? Świetnie! Jeszcze tylko ogon. Świetnie! No i zajebiście. Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje, nie powiem. Miejmy nadzieję, że plan się uda. No to raz kozie śmierć. Uła, ale to był lot. Dobra, co teraz? O. Bez klucza ani rusz. A co to? Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna list. Co to jest? List? Mapa? Zaraz się okaże. Nie śmieć na plaży. Zresztą butelka może się nam do czegoś przydać. Dobra. Może poszukaj jakiegoś krzemienia? Witam, witam szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo. A to mój kompan, Piptaszek. Okej, już widzę, że tutaj chcę coś podpalić. Dałem mi to. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? A tu idzie butla, jak chuj. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Boję się, że uciekną do kurwa, lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę. Czyli tak, tu idzie butla. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz, co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale Piptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. Dobra, pewnie. A co tu można jeszcze odjebać? A, to tyle. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. O kurwa, sorry, ja pierdolę. Rozumiem. Ale wiesz co? To chyba wcale nie jest takie trudne. Zauważyłem,
że za każdym razem, kiedy zbliżysz ogień do mapy, to najbliższa jej część pojawia się wyraźnie, a wszystkie sąsiednie też trochę nabierają kolor. Daj mi klikać już, no. Jestem pewien, że klikając na polach w odpowiedniej kolejności, uda się odsłonić całą mapę, nie przepalając. Odpocznij i spróbuj jeszcze raz. Dobra. Okej, idzie dobrze. O kurwa, już mi się pali, już mi się jara, kurwa, no to jak ja mam to zrobić? Dobra, pal się. Wypaliłeś dziurę, dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Po rogach klikaj. Dobra. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Będzie kapitan Puzzle też. Co się stanie? Nie ma jakiegoś poradnika na to? Dobra. Ojoj, wypali... Ojoj, dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Nie da się tego przejść. Dobra. Tu. I tu. Dobra, początek jest zajebiście. Dobra. To. Ojoj. Dobrze. Kurwa, jak ty kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ojoj. Już jest do wyjebania mapka. Ojoj. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Da się zmniejszyć ogień? Jak? O! Kurwa, nie! Ojoj! Dobra, zajebiście. Widzę, że coś ci nie idzie odczytywanie mapy. No dobra, miałem tego nie robić, ale nie mogę patrzeć, jak się męczysz. Pifraszek dołożył ostatnio 80 takich samych butelek. W każdej było to samo. Wiem, bo to co, reset gry? Wywołałem wszystkie. Proszę, weź sobie jedną. Wódz kurczaka z wioski pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. To szczurskryt. Tajemny język szczurów. Rzućmy okiem na mapę. No przecież miałem tak, kurwa, w jednym miejscu tylko spierdoliłem gdzieś na środku. Kogo obchodzi tutaj to? No i co z tą mapą? A więc chcesz wyłapać gąski? No dobrze. Gąski! Gęsiątka wy moje! Co, odjebałem coś? Co tu się dzieje? Kurwy jebany gęsi. No brawo, brawo! Możesz pożyczyć klucz. Zostaw klucz w drzwiach. I ptaszek je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Dobra. A na tej mapie coś mogę zrobić jeszcze, czy nie? Po co mi ta mapa? Jak nic tu nie mogę zrobić, no. Dobra, idę stąd. No. Dobra. No to w drogę. Co jest, kurwa? Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Kurwa. Dobra, to muszę po pudełko skoczyć.
Kurwa, no musi gdzieś być przecież. O. Hasło prawidłowe. No. Miłej zabawy. Nie dopadniecie mi, kurwy. O kurwa, ale coś takiego się w życiu nie spodziewał. Co tutaj? No, pierwsze koty za płotem. Co? No ty ruro, no... A, co? Teraz speedrunik. No, pierwsze koty za płoty. No, szybko, szybko. I co teraz? A co jak skoczy na niego? A, no, pierwsze koty za płoty. No doskonale. Dobra. Jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. No, rzeka pokonana. No. Przed nami wioska wodza Purszczaki. Łatwiutko. Kola! A co tu się dzieje? A? A? Przygotować się do zwrotu przez sztak! Ląd na pierwszy! Chyba! Kto zdobędzie szerowy potok? My! My! Ja też! Kto zdobędzie szerowy potok? Ja też! Do ataku! Do skrugalonów taniego rąk! Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! I co teraz? Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami. Zjedzą nam posąg Boga Twarroga. A wtedy nadejdzie Sermageddon. Bóg Twarrok nie odpuści nam takiej zniewagi. Gdybym się nie spodziewał czegoś takiego, po kapitanie Ogrysku. Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami. Piraci, przystąpić do oficjalnej rozgrzewki. Po stąd uciec? Zjedzą nam poso... Co? Jak? Tak, znam szczur skryt. Ale... Pomogę ci odczytać napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Ścisto? No i... Tak właśnie. Dobra, oczy w dół. No kurwa, nie wiem co on powiedział. Jestem niezwykle dumny z mojej córeczki. Może chciałbyś się z nią ożenić? Byłbyś świetnym wodzem. A ja mógłbym wtedy zająć się czymś innym. Głośniej? Mamy na 13. No, ruszaj już. Good luck. Aha, tu jest ruszaj jeszcze. Ruszaj już, ruszaj. Piraci nie będą dłużej zwlekać. Powodzenia. No idę, idę. Co robić? Co robić? Aha. Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone no, okay. Szczury! Do ataku! Ura! Do boju! Atak! Co on tak zakurwia szybko? Majtku, proszę! Kurwa. Może dostaw tę armatę? Kurwa, mać. Już? Ja mam iść? Jak to reset? Au! Dziabnął mnie!
Aha! Ich jeszcze 11 będzie, a ja mam tyle kokosów. Majtku! Proszę! Nacieram! Au! Tam jest jakiś pies! I rzuca kokosami! No przecież tego nie zrobię już. Teraz ja! No daj mi jakieś kokosa jeszcze. Nacieram! Dobra, double killa robię. Inaczej się nie da. Ja mam iść? Kurwa, to się nie da zrobić double killa. Ja się nie bawię. Au! I co? Atak! Dobra, odnowu. Co robić? To! Au! Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Dobra. Siema stąd. I co to miało, Majtku? Proszę! Do boju! Ja się... Atak! Jak to usunęli, jebajtet? Czemu? Pan? Dzieje? Ja mam iść? Pan? Jest. Jak mam to zrozumieć, Majtku? Ale się dałem. Do gdzie ja jestem? Ciężki jest żywot, pirata. Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Może popłyniemy na Kretę? Doskonale. Boksy to mają piraci prędko tu nie wrócą. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili Killwater! No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Pokaż no ten papiór. Zaraz, zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan Ołgryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyję. Stop. Od 3 tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba... Dobra. Czy wiesz, że jestem bardzo światowym kogutem? Płoka tę mapę. Butelka 272? Ahoj! Stop! To ja! Kapitan Ogryzek! Stop! Bardzo mi miło! Stop! Wypadłem za burtę, ale żyję! Stop! Od 3 tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. Co tu się odpierdala? Nie ma się na co gapić. Ty? Ty! Ty! Ja ci dam!
Dobra, tu wchodzę. Czego chcesz? Nie widzisz, że rozpaczam? Dlaczego, wielki twarogu? O, dlaczego? O, jaka jestem nieszczęśliwa! Nic mi się nie układa! Nic! Czego chcesz? Nie widzisz, że rozpaczam? Co ja mam tu zrobić? Dobra, idę tam. Nie odsunę się! Nikogo nie puszczę! Nie ma mowy! Idź, pokłoń się królewnie! Nie ma mowy! Idź, pokłoń się królewnie! Nie radziłbym wspinać się na tę trampolinę bez wyraźnego po... Ja co na bramce stoi? Co ją tu zrobić? Dobra, coś u niej na pewno. Ale co? Pogadaj z nią, pogadaj. Potrzebujesz glejtu do świątyni? Aha! Dam ci go. Ale najpierw musisz wypełnić dla mnie dwie misje. Po pierwsze... Zepsuła mi się płyta z ulubionym utworem. Gdyby udało ci się wymyślić inny sposób, żebym mogła go posłuchać. A drugie zadanie... To perły. Chcę, żebyś zdobył dla mnie wszystkie perły z naszej zatoki. Zrobisz to, a dam ci glejt. Skąd ja mam jej płytę znaleźć? A co tu jest? A tam nie mogę iść nawet. Dara, wpierdalam się tu. No to nurkujemy po perły. Tylko nie zapomnij, że musisz czasem nabrać powietrza. Jak to lata? A za myszką? O kurwa. No, spieraj to, co jest? Dobra. Dobra. O kurwa. Dobra. No dawaj te perły, no co jest? No. Dobra, wszystkie biorę. Nie, nie zdążę. Kurwa mać. Nie, nie, nie! No co jest? Totalna OP taktyka. Na chwilę wchodzisz, wychodzisz i masz pół tlenu. O kurwa! Perły wielkości kurzego jaja. Królewna sama zniesie jajo, jak je zobaczy. Podobno u kreta jest płyta. Jak tu u kreta jest płyta, jak mnie kret z chaty wypierdala? Ty? Ty! Ty! Ja ci dam! Nie ma się na co gapić! Jakie piękne perły! Udało ci się! Poprzednich 5 ochotników nigdy nie wróciło z tej misji. Pewnie gdzieś wyjechali. Dziękuję. Musisz jej zagrać na butelkach. Co ja mam jej zagrać na tych butelkach? Skąd ja mam wiedzieć, co ja mam zagrać? A! Kurwa, która pierwsza? To ta pierwsza.
Ta, nie? Nie. Nie. Kurwa, no która pierwsza? Dobra. To. Najpierw. Kurwa, nie to. O! Ta gra to piękne wspomnienia z dzieciństwa. Pozdro, Luki. Ale przecież ja, królewna, nie będę sobie sama wygrywała jej na butelkach. Chcę, żeby co dzień rano śpiewali mi ją moi poddani. No nie wiem, ja w to pierwszy raz w życiu gram. Piękne perły, bardzo no dziękuję. Ale musisz jeszcze rozwiązać problem muzyki. Płyty już nie naprawisz. Musisz wymyślić coś innego. A jak ja mam na nich zagrać? Skąd on wiedzieć? Aha, bo ich jest tu 5. Do kreta płytę ma? Ja, no tak, kurwa. Tak jak na butelkach? A jak było na butelkach? Kurwa. To... To ta sama melodia. 5, ale przecież ja, 4, królewna, nie, nie będę sobie 5. sama 5, wygrywała 2, 1. jej na butelkach. 5, 2, 1. I zapomniałem, kurwa, co to jest. O. To ta sama melodia, co na płycie królewny. Teraz jej poddani będą mogli sami odśpiewać ulubiony utwór królewny. Zasłużyłeś na niego. Możesz iść do posągu i spróbować, jak smakuje. O, jak moi poddani pięknie potrafią śpiewać! Do kreta po drodze? Da się to skipnąć? Ma prawo do prywatności. Już nie mogę. Już nie mogę wytrzymać. Widzę, jest Glade. W takim razie proszę bardzo, zapraszam. Miło pana poznać. Kłaniam się do nóżek. Witam w świątyni Boga Twaroga. Proszę zauważyć, że cały posąg zbudowany jest z sera zrobionego z mleczka kokosowego. To jedyny taki posąg w całym uniwersum, że tak powiem. No i co? Tutaj? A więc chcesz dostać się do wnętrza wulkanu? Obawiam się, że nie każdy jest godzien tego. Musisz odłaskawić Boga Twaroga. Tylko on może otworzyć bramę prowadzącą do podziemnych czeluści. O tak. Jeśli odgadniesz 5 kolejnych zagadek związanych ze wszechświatem i w ogóle, brama otworzy się. Chyba. Choć ważę tonę, jednak nie tonę. O kurwa, co? Hipopotam? Czasem chciałbym, żeby to była poprawna odpowiedź. Nie, nie pierdol się. Niestety pojebałem. Nie jest. Kim jestem? Świecę na niebie, ale naprawdę nie świecę. Nie słyszałem pytania, no. Świecę, ale nie świecę, to księżyc. Nie mam słów. A co to za słońce, co kwitnie na łące? Słonecznik? Atom. Rzeczywiście. A, ma 2 dziury. Jak go zadrzesz, patrzysz z góry. No, gniazdko.
Najwyraźniej to dobra odpowiedź. A nie mam nóg, a chodzę. Nie mam rąk, a biję. Kim jestem? Zegar. Zegarem? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat. A co jest cięższe? 2 kilo stali hartowanej, czy kilo puchu? 2 kilo stali hartowanej. Brawa! Jak ja się mogę popierdolić taką ciężarówką i hipopotamem? Wszechkokosowy bóg Twaróg wysłuchał twoich próśb i oto udziela ci łaski. Nie połam nóg i uważaj na pająki! Ten rysunek na ścianie wygląda jak mapa. Mapa podziemi. Warto to chyba sobie zapamiętać. No jasne. No kurwa. Nie ma co marnować czasu. Nie ma co marnować czasu. Nie spamięta... A, dobra, tu. O kurwa, co to jest? Teraz dekretam, muszę się cofnąć. Jak mam zejść na dół? A, okay. Dobra. Lepiej nie wchodź tam po ciemno. Jeszcze złamiesz nogę. Przydałoby się trochę światła. Może jakaś pochodnia. No też kurwa była pochodnia po drodze. Czemu nie wziął? O kurwa, ta mapa nie ma sensu. Dobra, klikam byle gdzie, wyjebano. Jak tu wejdę, to co, się cofam na start? A, sprytnie. Już to przemyślałem. Dobra, teraz trzeba się cofnąć. Wyjdę tu. O kurwa! No tak chciałem właśnie. A skąd ja mam wiedzieć? A to cheating przecież kurwa. O kurwa! Nie! A nie. Dobrze. To nie jest odpowiedni moment na oglądanie mapy. Aha! Nie, to są jaja, przecież ja to godzinę będę robił. Dobrze. Skąd ja mam wiedzieć, w trendy mam iść? Dobra, dawaj. Wiesz co? Wydawało mi się, że tam, gdzie chodziliśmy z pochodnią, na ścianach były jakieś obrazy. Mam wrażenie, że... O kurwa... Jak? Cofnij się. Było coś. O, no i co mi z tego obrazka, kurwa? Aha, bez kitu. Widzę, dobra. Ale jak ja to mam spamiętać? Środek, góra, środek, dół, góra. Dobra, już pamiętam na pewno. Dobra. To jest zez, jak chuj. Dobrze. Dobra. Tak.
Świetnie. A zauważyłeś, co leży na dnie wulkanu? Czy to przypadkiem nie była? Co nie była? Co nie było? Dobra. A, nie. To. 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 Kurwa, Reksio mi zasłonił, nie wiem gdzie iść. Ja pierdol. Dobra, teraz speedrun. A tutaj, tutaj. Tutaj. Świetnie. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. A co jeszcze w dół? Stąd? No nic, próbujemy. No nie! Tu. 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 Wiesz co? Wydawało mi się, że tam, gdzie chodziliśmy z pochodnią, na ścianach były jakieś obrazki. Co? Mam wrażenie, że... Co. Dobra, teraz już wiem na 100%. Na 100% teraz już wiem. Teraz do góry. Nie, no jak nie do góry? Kurwa, szedłem i po środku, i w dół, i do góry, i chuj. Dobra. Czy muszę iść tak? Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. I potem tu. I skąd stąd, kurwa? Skąd mam stąd? Z tego. W prawo czy w dół? W dół? Jak, kurwa, w dół? Dobra. Poka mi tego szota, bo mnie rozjebie. No! I to mi się już, kurwa, łączy w całość. Tu. 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 O kurwa. Tu. 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 No! No! Morze lawy pokonany. Co tu? Jak tu chodzę? Oj, już myślałem, że mnie cofa na początek tych... No dobra. Ja speedrun, kurwa, na co czekać? W końcu się uda. Ja pierdolę. Dobra, teraz tu. No jak mnie to hitło? O kurwa, po... Poza ekran. Kurwa, no nie, nie, nie. A tu mogę chwilę postać. Teraz tu. Teraz tu, teraz tu. No idź, idź, idź. Dobra, jak to pali? To jest jak chuj przecież. Jak lagi. Co tu? Niedobrze. Wyjście się zawaliło. Nie mam pojęcia, co można z tym zrobić. Wysadzić w powietrze? O, jakie duże działo, ho, ho, ho. Ci kosmici to potrafią budować działa. Chcesz wracać do pajączków? Teraz? Kiedy stoimy przed statkiem, co ja to zrobię? Kiedy prawie dotarliśmy na wyjście się zawalić. Wyjście się zawalić. A! Okej. O kurwa. Idź, idź, do góry! Co jest? Aha! To nieźle mnie kurwa kampi na respie.
słabiutko. Nie działa! Nie działa! Co my zrobimy? Jaka kosmiczna technologia uruchamia tę machinę? Jaki niezrozumiały szyfr? Już po nas, a byliśmy tak blisko. Myślę, że te tajemnicze kosmiczne przyciski służą do kalibracji działa. Czyli można nimi ustawić celownik, żeby się mniej... trząsł. No wiem, że wtyczka już widzę. Aha, wtyczka od żelazka. No dobra, jeszcze raz. Trafiony! Trafiony! Żegnaj kamieniu, ty! No dobra. Zdrobny! Trafiony! Trafiony! Zdrobny pył! O jest, kurwa. Trafiony! No dobra. Jeszcze... Nie no! Od początku, powolutku. Zdrobny, no dobra. Trafiony! Zdrobny pył! Trafiony! O chuj tu chodzi? Trafiony! Chciałem napierdalać coś z tego? Żegnaj kamień! Zdrobny pył! No dobra. Nie no, co jeszcze to raz. Jest? Od początku, zdrobny pył! Trafiony! No dobra, jeszcze raz. O, takie ustawienia teraz spierdolę, że mi się żaden kamień już kurwa nie przeciśnie. Zdrob, żegnaj kamieniu, ty. No dobra. Aha, jak no ściany przypierdolę. Od początku, zdrobny dobra, pył! Dobra, to łatwiutko coś. Trafiony! Jak już o tym wiem. Zdrobny, trafiony! No kurwa, teraz jak o tym wiem, to już... Trafiony! To jest katastrofa. Nie. Chyba ma. Co to tak lata? Żegnaj kamieniu, ty. No dobra. No nie mogę. Jeszcze raz. Jaki to ma hit? Dobra, zaczynam od tych małych najpierw. Kurwa. No dobra. Zdrobny pył. Nie, trafiłem, kurwa, jak kurwa. Proszę, błagam. Skup się, kurwa. Dobra, tak, żebym w kamień nigdy nie zajebał. W sensie w ścianę. No do góry idź, kurwa. To było. Hurra! Droga wolna! Wreszcie, kurwa. Aha, jak się wyjebie, to... To mnie zresetuje? No i siema stąd. Aha, ja muszę się tam dostać. No do góry, no co jest? Czemu to nie jeździ? O kurwa, dzieje się to, no. Ja pierd... Aha. Nie, jestem zjebem. Nie, no kurwa mać, wracaj. No w dół, no, co jest? Kwa, kwa! Kwa! Co jest? Dzień dobry. Jestem kura. Ty, ja ci dam! Nie ma się na co gapić. No nie wierzę. Idź sobie. Jebany kret, kurwa. Zwietrzałego! Dasto! Otwórz się wreszcie! Uparty! Beczek!
Tu, Sezamie. Dobra. Zwietrzałego. To na pewno nie jest pierwsze. Dasto. Otwórz się wreszcie. To jest pierwsze. Nie. Kurwa. Otwórz się wreszcie. To nie jest na koniec? Uparty. Beczek. No to jest? Zwietrzałego. Nie, nie tak. Dasto. Beczek. Grogu. No to Sezamie. A, dobra, to jest pierwsze. Otwórz się wreszcie. Uparty. Beczek. Otwórz się wreszcie. Uparty. Zwietrzałego. A, dobra, już wiem. Otwórz się wreszcie. Uparty. Dasto. Beczek. Zwietrzałego rogu, Sezamie. No co jest? Źle? Czemu do stu ma być pierwsze? Zwietrzałego. Aha, bez stu, dobra. Dasto. Otwórz się wreszcie. To znowu ty? Dasto. Uparty. Dasto. Beczek. Zwietrzałego. Grogu, Sezamie! Kurwa! Dasto! Beczek! Zwietrzałego! Aha. Grogu, Sezamie! Ja, przecież to zdanie nie ma sensu, kurwa, jeśli to tak faktycznie jest. Uparty! Otwórz się wreszcie! Nic nie widzę przez te oczy! No patrzcie to, dwa, o kurwa. Zwietrzałego! Dobra, już zjebałem ciało, już zresztowałem. Dobra. Dwa. Pięć. Beczek. Jeden. Zwietrzałego. Sześć. Rogu. Cztery. Trzy. Otwórz się wreszcie. A pierdo. Koko, koko, ładny mamy dzień. Do końca. Kak, 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 kak. To znowu ty? Daj mi wreszcie spokój! To znowu ty? To Ksajo, jak się o powrót pytacie co chwilę. Ty? Ty! Ty! Ja ci dam! Nie widziałem co się stało! Ja, tu. No, nie wierzę. No, tu jest krecisko w tej. Tak jest, skarb jest nasz. Nasz. Tylko nasz. Chociaż nie. Skarb jest piratów. A właściwie należy poniekąd do domu samotnego jajka. Co jest? No, bierz to. Aha, No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy piratów, jeśli wierzyć słowom kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Dziadku Sokole Oko! Pobudź się! Na Boga twa roga! Dobra, teraz! Brać go szczur! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! Na statek z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Stop! Ktoś wziął skarb? Ja nie. No to wracać, patałachy! Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. Co ja tu kupić? Co jest kurwa? Aaa, proszę. Ale ekipa będzie. No co jest? Czemu tam nie leziesz?
Aha. Nie, kurwa. Dobra. Nie, nie, gdzie leżysz, gdzie leżysz? Aha. Dobra, chwila, nie, 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 muszę się teraz pocałować. Aha. Już rozumiem. Idą tu. Aha, odbijałem się od tego. No, oni idą tu. Dobra, już wszystko wiem. Dobra, patrzcie teraz. Nie, 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 no czekaj, 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 dobra. No. Co nie? Źle? Ja myślałem, że oni muszą tam pójść. A da się tu światło zapalić nawet. No dobra. No. Dobra, wszystko już gotowe jest. Teraz tylko szczekać na pełną pizdę. Dobra, schodzić. Szczekaj, szczekaj, kurwa, szczekaj. Zamykaj te drzwi. Co? Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? Och, a my byliśmy dla niego tacy podli. Trzeba go natychmiast uwolnić. Co? I przeprosić. Panie Reksiu, chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych. Za to brawo! Nieporozumienie tak ze skarbem. Jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego... Nie bójmy się tego słowa! Reksiozu! Kapitana Ogryska! A następnie płyniemy prosto do domu samotnego jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego skarbu numizmatykom, hobbystom, postanowiliśmy ufundować inkubator. Tak, jak to chciał uczynić kapitan Ogryzek. Brawo! Do zobaczenia! Co? Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt? Tak oto dziel Reksio odzyskał skarb piratów i pomógł odszukać zaginionego kapitana Ogryska. Wszyscy bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Januszu! Kapitanie! Kaszałek się, Oko! Żyjesz jeszcze! I wydzielne majtki! Och, kapitanie! Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić do domu. A Kret aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Wszystko skończyłoby się naprawdę dobrze, gdyby nie... Co przytrafiło się kurom? Kim jest diaboliczny żabko? Dlaczego kosmiczne jajo śmierdzi? Tego dowiecie się z następnej części Przygód Reksia.
No fajna gierka, fajna. No nie wierzę. Aha, to mi wyłącza gierkę. Nie wiem, czy było warto chyba grać w tego Rexie, jak ja mam teraz 30 wirusów na kompie.